zacząłem. Jesteśmy przed biurem poselskim posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego, Jarosława Krajewskiego, Mariusza Błaszczaka. Dzwonimy. Dzwonimy. Zobaczymy, czy tu ktoś w ogóle urzęduje. O, kamerka. Tak, tu nas sprawdzają. Czy my to my? No, to niech. Obawiam się, że pocałujemy klamkę. Żadnej informacji nie ma, w jakich godzinach i czy w ogóle. No, w godzinę, są godziny pracy, no to... No, no ale nigdzie nie ma informacji, jak czynne jest biuro. Jak nie ma, no to, to takie godziny no. pracy biuro są i wygląda znane. Na to, że nikogo nie ma. Aha. Więc możemy sobie pochodzić. Biuro poselskie, tak, można nogi wydeptać. Informacje są beznadziejne. Właściwie informacji to brak w ogóle. O godzinach otwarcia, o tym, kiedy to urzęduje, ani telefonu, ani żadnego kontaktu. No, telefon. To, co jest, no ale to, co jest na stronach biura Sejmu, tak? Na stronach sejmowych, to jest nieaktualne, bo już żeśmy się przekonali parę razy, że nie istnieją no to te biura. Wyłączamy transmisję. Bałagan, tyle. Zobaczyliśmy sobie pan, no, ale te schody tak, chociaż właśnie, są ładne. Schody są ładne. W ogóle jest ładnie, no. I ciesz się, panie, miło, że nie pada. O, i z dwóch stron kamery? Tak, no fajnie. Tak, już nas to koniec. Na...